Whoa! What's that called? Doesn't have a name. Anyone can do it if they try. Show us one more time, yeah? Chyba teraz już nie musimy quick time eventować. Chociaż z drugiej strony kto wie. Hej! Strzel tą piłką! Jak ja na WF-ie. Au! Dokładnie myślę, że... Dokładnie myślę, że tak kurde czuje się osoba, w którą kopałem piłkę. Przestań próbować! Idź piruety robić. I knew it. I knew you were something special. Oczywiście, że nie jestem zwykłym leszczem. Widzisz, jak umiem się kręcić? A! That was the jacked shot, wasn't it? A. Wiedziałaś. How do you know that? Sir Jack showed it to me when I was a child. He called it the sublimely magnificent Jacked Shot Mark III. Huh. Stupid name, huh? Długa. You know what? There is no Mark I or Mark II, you know? My old man said the name Mark III was just something to hook the crowd. He said they'd come back every night expecting to see Mark I and Mark II. And they really did come back. Marketing niezły. Get so mad. W sumie ten Tidus to taki trochę mamin synek, nie powiem. Ale jednak, no jakby nie patrzeć, swoje powody ma. I don't know. Do tego. But Sir Jack was my father's guardian. So he's famous here too? Yes. So if anything happened to him, I should think word would get around fast. Uh-huh. What would you do if you found him? Who knows? I thought he died 10 years ago. Well, I'd probably just smack him one. After everything he put Mom and me through. And because he was famous, I was always... Well, you should know, Yuna. Hmm? Your father's famous too. Everyone in Spira knows him, right? Hmm. Ain't it tough? It is hard to follow in his footsteps as a summoner. Sure. But the honor of having a father like him surpasses all that, I think. Well, there wasn't much to honor about my old man, that's for sure. You shouldn't say that about your father. I got the right. Hmm. I guess you do. Ow! Show me that move again. Złamałeś mi rękę, skurczybyku. Zaraz ja złamię ci głowę. He never did like watching other people play. But I couldn't help feeling something bad was gonna happen. And these feelings of mine are usually right. Sure, I had told Waka I'd help him win the tournament, but I wasn't sure I had it in me to play at all anymore. No. O, a propos spania, Reksiu sobie śpi. Co, Reksiu? O, przyciąga się. Ta, zapiszę. Let's do this, bitch! Wow, scenka! Scenki w tej grze też są mega, ładnie wyglądają. W sumie tak, gdyby nie to całe zniszczenie i smutek, to Spira byłaby bardzo fajnym miejscem. Zobaczcie, jak tropikalne wszystko jest. A nie patrzysz na to i aż czujesz to ciepło plaży i słońca. A co u mnie teraz kurde za oknem chmury? High summoner O'Holland used to play for them.
Stanów piernicz. Their hometown was recently attacked by Sin. Isn't that right, Jimmy? Yes, Baba. They're gonna be pulling out all the stops to try and bring back the cup this year. Exciting! No ale jednak, to trochę nie dziwne, że mimo tego, że ich miasto zostało zaatakowane, to oni grają dalej. My to bym zrozumiał. Ale hej. They're a living, breathing, statistical impossibility. I've never seen a team this bad. Zamknij ryj! In 23 years, they've never made it past the first round. Kurde, ja mam 24 lata. A, moja głowa! Best of luck to them and a safe journey back to Bessay. Right, Jimmy? Zaraz wam, kurde, opadną te uśmieszki w spele. Here they are, folks, our very own Luka Goers. They've got power, they've got speed. Obiery, chyba pyty, kurde, obierów. They're an all-round first-class team, and they're back home in Luka. Jedyne, co kurde mają, to pyty i tyle. Tylko się pokazują z nimi. Patrzcie, jesteśmy zajebiści. Ale zgadnijcie co, wystarczy jedno sieknięcie toporem i już po nich. Już nie będzie czym wyndać. Nawet my przyszliśmy. Niewidzialna piłka mi przeszkodziła. Stop right there, Goers! You guys are smiling now, but not for long! Pozwólcie, że przyłożę sobie ten... Wiesz co, lepiej by było, jakbyś przyłożył sobie ten megafon do tyłka i pierdnął. Mika, co daleko sika. Lubię robić rymowanki cicho. Dobra, Majka, co... Sia The tournament is being held to honor his 50 years as Maester. 50 years? Shouldn't he be retired by now? Hey, mind your mouth now. Hey, uważaj. Let's go see him. Kurde, Yuna wygląda dziwnie, jak tak mruży te oczy. Boję się jej. Hell yeah. Let's do this, bitches! Nie, zaraz, ja mam iść? A, za strzałką, ale... Zobaczmy najpierw, co my tutaj mamy. Żadnych fantów? Albo Mirind? Nie przepuścisz mnie. Na pewien czas zamknęliśmy wszystkie wejścia na stadion. Próbujemy opanować szaleństwo tych ludzi, którzy są już na ze... Są... Którzy już są wewnątrz. Kurde, ten turniej zapowiada się świetnie! Nawet taka wielka szycha przyjechała oglądać mecze! Jeśli uda mi się choćby przelotnie zobaczyć mistrza Majkę, co siajkę robi, będę miał co potem wspominać w domu. W sumie ja takich fejmów to mam gdzieś, szczerze wam powiem. Nie obchodzą mnie. Can't see a thing. Shh. Rozumiem, ta animacja jest dziwna. W sumie to są przebierańcy, czy to taka rasa jest? Nie, nawet trzy różne rasy, zawsze się zastanawiałem. Łofuj! That's a Guado, right? Who could it be? Isn't that
Maester Seymour? Nałóż, kurde, jakiś koc na siebie. Masz włosowe różki, ile, kurde, używasz żelu do włosów? Kilogramami? Oczywiście, że to stary pryk. People of Spear, I thank you for your generous welcome. Nie cierpię tego aktora głosowego. And all of you as well. I present to you the son of Maester Jiskel Guado, who departed for the far plane a fortnight past. As some of you already know, he has been officially ordained a Maester of Yevon. I am Seymour Guado. I am honored to receive the title of Maester. Twój aktor jest jeszcze gorszy! My father Jiskel worked to foster friendship between man and Guado. I vow to carry on his legacy. Zapomniałeś o innych rasach. Fulfill my duties as Maester to the best of my abilities. You too, bow your head. Szybko! Tak więc no, pamiętacie może, kiedy powiedziałem, że ludzie z niebieskimi włosami są fajni? Seymour jest wyjątkiem tej reguły. Spójrzcie, kurde, widzieliście go zresztą. Widzieliście go! Co to ma, kurwa, być? Dobra. Hej, bohater wrócił! Nie dobijajcie mnie. Let the match up draws. We had to play the Goers in the first match last year. The year before that and the one before that too. To jakieś te losowania są ustawione, nawet w UEFA tak nie ma. Can walk up. We're playing the Albed Saints. Faka chciał pokazać, ale mu nie wyszło. We're in the finals. That's right. We got seeded. Two wins and we're the champions. Coś, te mecze są dość krótkie. Skoro tylko dwa razy można wygrać. O, teraz tutorial będzie. Fuck me, ile tego jest. O mój Boże. Tak więc no. Chyba mimo tego, że nie uda mi się dzisiaj ograć chyba tego całego meczu, więc walić to. Grze Blitzball i tak, i przy okazji, no, możemy sami grać w Blitzballa. Jej! Kurde! W grze Blitzball w basenie sferycznym walczą ze sobą dwie drużyny po 5 zawodników każda. Mapa pokazuje pozycję wszystkich zawodników oraz to, w którą stronę są skierowani. Tutaj widać tylko jedną drużynę. Tidus jest teraz w posiadaniu piłki. Zawodnik trzymający piłkę jest wyświetlany na mapie jako strzałka w kółku. Tak więc no, Blitzball się! Jestem do dupy w tej grze! Minigrze. Popatrzmy teraz, jak zawodnicy się poruszają. Tutaj mniej więcej też możemy dawać informacje i tak dalej, no nie, ale w życiu nigdy nie wiedziałem, jak to kurde działa. Może to jest na początku wydawać się skomplikowane, bo to jest! Lecz w gruncie rzeczy to dość proste. Domyślne poruszanie się jest ustawione na automatyczne, więc wszyscy na boisku poruszają się automatycznie. Ale możemy też my sami się poruszać. Skorzystaj z mapy, aby sprawdzić pozycję zawodników. W sumie na mapę to trzeba się gapić cały czas. Trójkąt wewnątrz czerwonego koła oznacza bramkę drużyny przeciwnej. O tutaj, bramka znajduje się zawsze po lewej stronie mapy. Wznówmy grę, spróbuj śledzić swoją pozycję w odniesieniu do bramki przeciwnika. No tak, oddalamy się teraz. Teraz spróbujmy poruszyć się zawodnikiem z piłką w sposób ręczny. O, to właśnie. Y, dobra. Ręczny typ A. No i teraz, no, możemy się ruszać naszym zawodnikiem, który ma piłkę, a reszta to...
i tak porusza się automatycznie. W trybie ręcznym możesz poruszać tylko zawodnikiem. No właśnie o tym mówiłem. Zaliczmy gola, Coca-Cola. Jest. Dobra, to wszystko już rozumiem. Zwróć uwagę na to, że zarządzanie innymi zawodnikami jest trudniejsze, gdy ręcznie kontrolujesz zawodnika z piłką. Ten tryb jest zalecany dla zaawansowanych graczy Blitzbola. No ale jak ruszam się automatycznie, to jak kurde idę gdzieś tam, nie wiadomo gdzie, więc hej, naciśnij ponownie Y. Powróciłeś do poruszania automatycznego. Spróbuj zmieniać ustawienia poruszania, by sprawdzić, który tryb jest dla ciebie lepszy. Ja chyba na auto zostawię, mimo tego, że i tak nie będę wiedział, co robić. Ale hej, tutorial trzeba zaliczyć, bo inaczej będzie zjebanie. Dobra, już rozumiem. W trybie A typu ręcznego kierunek poruszania się odpowiada kierunkowi na mapie. Lewo porusza zawodnika w kierunku bramki drużyny przeciwnej, a prawo w kierunku własnej. Dodatkowo oprócz trybu A istnieje również tryb ręczny typu B. W razie przejdziemy na poruszanie się automatyczne. Tryby poruszania się odnoszą się tylko do gry w ataku. Gdy drużyna się broni, cały zespół porusza się automatycznie. Tak więc no! Podsumowanie, dobra. Blitzball jest do dupy! Ale no, przynajmniej no, dużo ludzi lubi tą minigrę, ale ja nie wiem. Nie za bardzo za nią przepadam. Teraz wciśnij X, gdy otwarte jest okno comment, gra zatrzymuje się, więc masz wiele czasu do namysłu nad swoim kolejnym ruchem. Przynajmniej to, ale... To jest właśnie w innym punkcie, wybierz dribbling. Mamy tutaj trzy dostępne komendy, podanie, strzał i dribbling. Wiadomo, kurde, podanie, podaje, strzał, strzelasz, a dribbling nic nie robisz. Pozwalasz, żeby przeciwnicy się w ciebie wpierniczali. Udany dribbling powoduje, że zawodnik znów może się przemieszczać. Podanie i strzał są najważniejszymi komendami. Dobra, jest. Podawanie. Tutaj w ogóle to gra liczb i tyle. Naciśnij X, poddanie. I tak, i tutaj możemy podawać ludziom. Okej, twoje podanie zostało zakończone i w tej chwili czasu jest w posiadaniu piłki. Statystyki warunkują rezultat każdego podania, właśnie z tym jest problem. Uwaga na liczbę obok wartości PD. To liczba ta 10 reprezentuje dokładność podań zawodnika czasu. Podajmy piłkę z powrotem do Tidusa. Otwórz okno i komend za pomocą X. Podanie. Tak więc no, nim za bardzo nie postrzelasz, bo ma tylko jeden punkt strzału, więc... A im dalej leci piłka, tym bardziej zmniejsza się ten strzał, więc hej. Podanie. A ci ludzie są w 2D, co tam nam kibicują. Zauważyłeś postępujący spadek wartości PD? Tak samo jak przy strzale woda powoduje stopniowy spadek wartości PD podania. Jeśli PD podania spadnie do zera, piłka będzie nie do złapania. Tak więc no. Zajedwabiście. Zobaczmy teraz, jak Tidus wykonuje złe podanie. Ustawmy jego PD na 3. Dobra. I podanie. Masz. No i nie złapie oczywiście, bo PD będzie 0. Pist. Jak kurde mógłbyś do jasnej cholery to stracić? To pieprzynało ci w brzuch. Gdy podanie jest nieudane, piłka jest bezpańska. W takiej sytuacji może być ona złapana przez kogokolwiek, czyli RNG. Z tego wynika, że zawodnik z wysokim PD jest w stanie wykonywać dłuższe podania. Zawodnik z niskim PD częściej wykonuje złe podania, co daje szansę na zdobycie piłki przez przeciwników. Czyli po prostu im mniejsze PD, tym najlepiej być blisko drugiego gracza przy podaniu. Ale jeszcze trzeba też uwzględnić statystyki przeciwnika oczywiście. Strzelanie. Dobra. ST strzał 10, jest 10 punktów warty.
Dokładnie tak samo jak podany wytraca PD. Gdy piłka dociera do bramki, a wartość ST to wciąż minimum 1, jest gol. Gdy wartość ST wynosi 0, gola nie ma. Bramkarz broni bramki przed strzałami Tidusa. Do dzieła! Strzał! Die, monster! A statystyki twoich zawodników wyświetlane są w niebieskim tle, statystyki drużyny przeciwnej są wyświetlane na czerwonym tle. Łap reprezentuje zdolność bramkarza do łapania strzelanych piłek. Czyli jak widać, ja mam 10 ST, on ma 8 EUP. I jeżeli nasze ST spadnie do 8 albo mniejszej ilości, to on złapie naszą piłkę. To jest wkurzające. Tak więc no. Złapie. Widzicie? 4, 3, 2, 1, 0. Teraz na 100%. Wiem, widzę 0. Strzał stracił nieco ST z powodu drogi przez wodę, więc obecna wartość to 0. W tym miejscu od wartości ST strzału odejmujemy EUP bramkarza. Jeśli nic się nie stało z wartości ST... Nic nie zostało z wartości ST, strzał jest chybiony. No właśnie. Miej na uwadze fakt, że faktyczne EUP otrzymuje losowy modyfikator w zakresie od 50 do 150% obecnego EUP bramkarza. No to zarąbiście, czyli jak mam 10 strzału, on 8 łapania, to i tak może to złapać, kurwa jebana. Ta EUP bramkarza ma wartość 8, więc faktyczne EUP może się wahać od 4 do 12, czyli RNG, coś czego nienawidzę w grach. Pist, oczywiście, że łapie. Strzał się nie powiódł, ponieważ wartość ST to 0. Spróbujmy teraz strzelić gola. Przełącz się na tryb poruszania ręcznego. Podpuń bliżej bramki i spróbuj strzelić. Całe szczęście pamiętam jak to... A, dobra, już jestem automatyczny. Ręczny! Tak więc no. Let's do this. Wiem, że to nie jest zbytnio zarąbiste, ale... Jednak trzeba trochę... Podpłynę do samej bramki. Strzał! Ha! I co? Strzał się udał, ponieważ wartość ST jest na poziomie 5. No. O mój Boże. Korzystanie z PZ. W sumie to niepotrzebnie na to patrzę, bo... I tak pewnie zjebie wszystko. PZ to wigor i tak dalej. Tak jakby kondycja, jak ruszamy się, jak robimy cokolwiek, to nam się zmniejsza. Kurde, ten kabel mi przeszkadza. Stopniowo traci PZ, jeżeli trzymasz piłkę oczywiście. Zwróć uwagę, jak PZ Tidusa spada od stóp z powodu posiadania piłki, ponieważ jest taka ciężka. To jest gówniane, ale mocno mu spada. Jak widać, PZ maleje wtedy, gdy piłka jest trzymana przez zawodnika. Strzelanie i podawanie również powoduje utratę PZ. Popatrzmy. Czyli no, jak nasza kondycja jest zbyt mała, to nawet nie będziemy mogli nic robić. Wybierz strzał. No i tak, i z 26 do 16. Ale i tak, kurde, złapał! Zawodnicy mogą strzelać nawet wtedy, gdy ich PZ spadnie poniżej... A, dobra. Poniżej, dobra. Nieważne. Lecz jeśli to zrobił, ich parametr ST jest zredukowany o połowę. Dobra. Za każdym razem, gdy poziom PZ jest zbyt niski, komendy się są poświetlone na niebiesko. Należy mieć to na uwadze, że ST jest wtedy zredukowane z 10 do 5. Ta, podam. Ach, wybierz strzał, dobra. I nie trafi oczywiście, wiadomo. Fuck me. Ten tutorial jest długi. Tak więc no, ja go skończę i będziemy lecieć. Dobra, podsumowanie. Starcia, przełamania, nauka techniki, statystyki. Dużo tego jest. Starcie pojawia się wtedy, gdy zawodnicy przeciwnika wystarczająco blisko zbliżą się do zawodnika z piłką.
Jeśli jesteś zawodnikiem z piłką, otworzy się menu komend akcji. Musisz wtedy zdecydować, jaką akcję chcesz wykonać tuż przy zawodnikach przeciwnika. Bigson pędzi. Wybierz teraz zrezygnuj. Przełamania omówimy później. Bigson stoi Tidusowi na drodze. Jego statystyki są pokazane w prawym górnym rogu. Następnie pojawia się okno z komendami akcji. Wybierz podanie. W normalnym przypadku piłka jest rzucana. Może stracić swoje PD, jako że płynie przez wodę. W starciu natomiast zawodnicy przeciwnika próbują blokować twoje podanie i strzały. Czyli no, 10 odjąć 2 równa się 8 PD. I tyle. Mniej więcej. Jeśli PD spadnie do zera lub mniej, piłka zostanie przechwycona przez zawodnika drużyny przeciwnej. W tym przykładzie PD ma wartość 10, ABL 2 i tak dalej. No, matematyka. Patrz uważnie na PD, ponieważ wyznawiamy mecz. Kurde, wszyscy mają te... A nie, nie mają tych samych statów co ja, dobra. Obrońca zmniejszył PD podania w chwili, gdy dotknął piłki ręką. Zobaczmy teraz, co się stanie, gdy wartość BL obrońcy jest dużo wyższa. No, zabierze ją i tyle. Ale hej, trzeba wszystko pokazać. 18, tak. No. W niektórych starciach bierze udział kilku z obrońców, więc to będzie zrąbane w takim razie. Nie możesz, kurde, zrobić niczego. Znaczy możesz, ale zrezygnuj. 4, 2 i tak dalej, no wiadomo. Matematyka. Kto jest najbliżej? Wszyscy są jednakowo, więc... Chociaż nie, najbliżej to był ten, którego wybrałem. Tak, sukces, zarąbiście. Jeszcze! Dobra, teraz strzelamy gola i... To mniej więcej polega na tym samym. Zrezygnuj, strzał. I tak, i jeszcze nie dość, że od nich musimy odjąć, to jeszcze i bramkarz nam zostaje. I dystans! No. Tak więc no. Nie wiem, czy uda mi się przełamania. Mniej więcej o to chodzi też, to samo co starcia, tylko że my musimy tam... możemy się przełamać przez ten nasz, przez tą blokadę przeciwników, tylko od tego jest inna statystyka. Nauka technik to raczej nam się nie przyda, to już wiadomo. Anomalie to tam się nie przyda, techniki, tryby... Dobra, zamknij. Bo ten tutorial już trochę długi jest. Jakby co, to zawsze mogę go ogarnąć kiedy indziej. Wiem, Tidus, wiem, jak się czujesz. Wyluzuj. Tak więc no, za pierwszym razem, gdy grałem w tą grę, to musiałem ich... Dopiero ich rozwaliłem chyba za czwartym razem. Więc hej. The game starts like real soon. Dobra, rozumiem. Przestań mi tu hejować. Hey, I'll be back. Yeah, okay. Okay. Hey, Waka. You're stiff, man. No, no, not your face. Yeah. Just breathe out, relax. Okay. Like this. Just breathe. Yeah. Popraw włosy. Lulu tylko facepalmy robi. To jest jej jedyna animacja. Huh? How? Sir Orin was also my father's guardian. So, he might know where Sir Jekt is. Let's go now. Dobra, chodźmy już. It didn't occur to me to think that the Orin Yuna was talking about and the one that I knew from Xanarkand could be two different people. I don't know why,
but I knew it was the same guy. I knew it was the same Orin. No bo raczej nikt by się tak nie nazwał. Allah Akbar. Wkłóceć! Hey! Albed Sykes, right? Some Albed saved me the other day and... This girl Riku gave me food and... Skąd wiesz, czy oni ją znają, a może nie? Me, do you? Anyway, if you meet Riku, tell her thanks for me. Oh, and as for the first game, may the best team win. Przynajmniej jest sportowy. Czekaj, ja chciałem zapisać do jasnej cholery. No kurde! Gdzie jest, jest save? O, dziękuję bardzo. Tak więc no, zapiszmy tutaj. I będę się już z wami mniej więcej żegnał, ponieważ no, czas nagli. Ta, myślę, że poza ekranem ogarnę ich level upy. Tak więc no, mam nadzieję, że wam się podobało. O następnej sesji zobaczycie, jak failuje w Blitzbola. I będzie taki fail, że szok. Że aż normalnie powiecie, oh my god, on nie umie grać w piłkę podwodną. To prawda, nie umiem. Tak więc tak czy siak, chwila, napiję się trochę. Hell yeah. Dobra, herbata już zimna niestety. Dobra, tak więc no, to już będzie 10 epizod i wiem, że ten tutorial był trochę długi, ale pominąłem połowę jego, więc nie jest źle. Tak więc no, ja się już z wami żegnam, to był PG, widzimy się następnym razem. Oh my god, zostanę rozpierdzielony na kawałki, ponieważ nagrywam tego let's playa. A tak zawsze się dzieje, zawsze się tak dzieje, bo ja mam taką zarąbistą... takie zajebiste szczęście. Tak więc no. Na razie wszystkim cześć!